witamy w domu, z domu chorych. Matylda wczoraj po południu zmierzyliśmy jej temperaturę i miała 40 stopni. Od razu daliśmy jej leki, zbijamy jej gorączkę i przez to, że wirus RSV jest bardzo teraz powszechny, to kupiliśmy jej test taki 3 w 1 na RSV, na grupę typu AB i na COVID. Ma grypę A, co znaczy, że my prawdopodobnie jesteśmy chorzy. Ja czuję, że w gardle coś mi jest nie tak. Martwię się o małą, bo jednak wiecie, taka wysoka temperatura no dla każdego dziecka jest złe. Martwię się też o Matydę, żeby nie było. Nawet z żoną się zastanawialiśmy, czy ja nie powinnam pojechać do moich rodziców. Moich rodziców nie ma, oni pojechali na wycieczkę. Stwierdziliśmy, że i tak prawdopodobnie już się zaraziłam. Dużo czytałam na temat tego i no jak karmię piersią i tak dalej, to mała powinna być ok. So, here we are. I'm not drinking that. Czy on bierze jakieś witaminy w wodzie? I can't. Ja nie umiem takich rzeczy pić. But celery juice is delicious. Celery juice doesn't, to jest, oh, I can't. Ewidentnie ona się w miarę dobrze czuje, bo wcina takie ilości, że szok. Śmieszne jest. Nasza Elsa. Tutaj robię kanapki z jajkiem. Nadal mi bardzo jajka smakują. Tak wygląda kanapka. Ten bałagan, jakie brzmi anxiety. Matyda na górze śpi, Emma tu śpi. Be okay? Because mommy's making pancakes. No kissing. She's making pancakes for Matilda, okay? Yeah. It's on your TikTok, oh sorry. Matilda sobie zażyczyła pancake'i, to zrobiłyśmy, tak? A Emma wcina teraz. To jest jej już drugi ogromny pancake, tak? Mamy sasi. Sasi, okej. Okay. No, już zjadła, super. Emma, keep eating, please. You're putting her on camera, mommy. She's distracted. She's doing her concert. Poszłam na spacer, bo stwierdziliśmy z żonem, że w sumie to dobrze mi zrobi, dobrze Gabi zrobi, żeby trochę wyjść na świeże powietrze. No i nie wiem, czy sobie wmawiam, czy like hypochondria to mnie przemawia, że jestem chora i że coś czuję w zatokach czy cokolwiek. To jest tak modlę się, żeby ja i Gabi jakoś, no i Emma i John jakoś nie musieli przez tą grypę też przeżyć, no ale zobaczymy. I to tylko grypa, wiecie. Jest stres. Ale z dłużej perspektywy to wiecie, like it's not so bad. Oh, piękny jest ten las, jest cicho, spokój. Ptaszki śpiewają. Cieszę się, że wyszłam na ten spacer, bo zawsze to mi daje taki spokój w duszy. Trochę. I czuję, że nawet lepiej trochę wygląda, że mam mniejsze. Nie jestem aż taka szara.
powiedzcie mi, że tak jest, że lepiej teraz wyglądam niż rano, nie? Więcej energii, kolor mi trochę wrócił do policzek. Chcę żyć w tej świadomości, że tak naprawdę jest. Jest hot rosołek tutaj dla Matyldy. Bo jestem chora. Bo jesteś chora, tak, bidulka? Powiedz jaki. Grypę typu A masz, tak? No, miska jest gorąca, ale rosół jest cieplutki, wiesz, nie jest gorące. Bardzo się cieszę, jestem dumna siebie, że w sumie zawsze u nas, a nie chcę kamerę tutaj, o, że zawsze u nas mam zamrożony rosół. Mam jakieś też stare, czy stare, wczoraj, przedwczoraj zrobiłam kotlety mielone, so robię z tego wrap, jemy resztki. Jemy resztki, bo... Potem coś zrobimy innego, tak? No, ale mamy dużo jedzenia, wiesz? Tylko trzeba je ugotować. Wyjęłam kurczak i chyba dzisiaj na kolację sobie zrobię zupę fa. Bo mam ochotę z kurczakiem, ale był zamrożony. Zobaczymy. I tam jest sporo tego kurczaku. Tu może też dla dziewczynek na jutro zrobię ten. Co? Nie chcesz kurczaczka? Chciałam, żeby zrobić im takie nuggetsy z... Wiecie, takie panierowany kurczak, bo to łatwo schodzi, ale Matylda nie chce. So, zobaczymy. Coś wymyślę z tym kurczakiem. No ale też głodna jestem, przeszłam prawie 7 km. Nie szybko, tak wolnym tempem. Łowolno, szybkim tempem. Zajęło to z 1,5 godziny. No i dobrze się czuję, zmęczona trochę, ale myślę, że przez noc, nie przez spacer. An hour, no? Okay. Uwaga, uwaga, Princess Emma schodzi, tak? No, Princess Emma ma kamizelkę, koronę, sukienkę. Pięknie. Nie, kwiatki. Kwiatki? Super. Okay, we'll wait for you. Mamy tutaj książki z biblioteki. Wczoraj byliśmy w bibliotece, so dobrze, że mamy wszystkie nowe książki i plan jest taki. A ja mam książkę to duże. No właśnie. Emma sprząta swoje puzzle, tak? Gabi w krzesełku. 7, we sail the fence. Oglądamy Pocahontas. No dziewczynki oglądają film, ja chciałam trochę podytować, ale niestety Gabi nie chce mi pozwolić na to, co Gabusia. Słuchajcie, może przez to, że jestem matką trzeciego dziecka, Gabi non stop jest w śpiochach. To jest jakby jedyna rzecz, co praktycznie przez ostatni miesiąc nakłada. Raz miała, dwa razy miała takie jakieś dżinsy, skarpetki i tak dalej, a resztę czasu to jest w tych śpiochach, bo to jest po prostu tak wygodne. No i te śpiochy pływały na nią, jak wyszła ze szpitalu, a teraz są takie już dobre, są, popatrzcie jak szybko rośnie dzidzia. No, chciałam, jak mówię, pomyślałam, Gabi będzie sobie siedziała w krzesełku, ja będę ją bujać, bo my mamy tego bujaczka, ten Baby Bjorn. No ale niestety nie chce. No i się przytulamy, tak? A dziewczynki oglądają Pocahontas. To jest jedno z moich ulubionych bajek Disneya. To Pocahontas. Nie wiem, czy wy też lubicie, czy nie, ale uwielbiam. Wczoraj nie nagrywałam, ale jeszcze mieliśmy konsultację przez telefon z kilkoma lekarzami, z pediatrą i też dla mnie, i też dla Gabi, John dzisiaj rano ma i nie wiedziałam o tym, wy mi powiedzieliście na Instagramie, so bardzo wam dziękuję, że są leki na grypę i też są takie leki, które jak nie masz tej grypy, ale po prostu pomagają ci się nie zarazić, czy whatever. No, mam nadzieję, że to nam pomoże. Już Matylda jest w lepszym stanie. Emma, zrobiliśmy Emię test i ona nie ma, ja też nie mam wskaźników na razie.
No i nie wiem, pani doktor powiedziała, że my spokojnie możemy normalnie funkcjonować. No i żeby najważniejsze też, żeby Gabi trochę izolować od Matyldy, żeby ona się nie zaraziła. I to jest takie najważniejsze, kluczowe dla nas w dniu dzisiejszym. Jeśli chodzi o też te leki, to strasznie źle smakują, so musimy jakoś kombinować, jak podać dziewczynkom. I pani doktor powiedziała, że można w czekoladzie, można w jogurcie i tak dalej. No i tak robimy, so here we are. No, no i co? Jeśli chodzi o tą grypę, to mam nadzieję, że u nas szybko to przejdzie. Wygląda, że tak. Już ktoś chyba jest głodny i nie woła. Zanim zakończę dzisiejszego vloga, chciałam wam pokazać kilka fajnych zabaw, które ostatnio z dziewczynkami robiliśmy, właśnie jak byliśmy chorzy. To u nas się sprawdziło, czy bardziej Matylda nam chorowała. Emma też złapała lekki katar, to też ją trzymaliśmy w domu. Pierwsza rzecz to był taki wieniec na walentynki. Wiem, że jest po walentynkach, ale jak mówię, myślę, że to fajnie można zrobić i z kwiatuszkami, nie musi być serduszkami, albo też serduszkami spoko. Taki talerzyk papierowy wycięłam, wycięliśmy też razem wszystkie serduszka, co też było fajne, i przykleiliśmy te serduszka na wieńcu. Jak to przyklejałyśmy, to też powiem wam, myśleliśmy o tym, o czym kochamy na przykład różny członek rodziny, że kocham mamusię za to, że mi gotuje ciasteczka, było jeden przykład. Kocham Matyldę za to, że jest super starsza siostra i bardzo troskliwa. Kochamy Emmę za to, że ona ma tyle odwagi. Kochamy Gabrysię, że jest z nami i bardzo mało płacze, tak dziewczynki powiedziały, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę super fajna zabawa. No i też zajęło nam to trochę czasu, co też akurat w tym momencie, jak dzieci są w domu i jest bardzo dużo czasu w ciągu dnia, to super, super taka fajna zabawa. No też zawsze klej i tak dalej, to jakieś naprawdę fajne zajęcie. Kolejne zajęcie, które widziałam na Instagramie, podejrzewam, albo też może też na YouTubie, to jest, że wycięliśmy, ja na kartce wypisałam w każdym serduszku literkę i te literki pochowaliśmy po całym domu i dziewczynki je szukały i potem je wkładały na papierek. I to znowu, nie trzeba robić to serduszkami, to też może być po prostu kwadraty i tak dalej, i tak dalej. I po prostu to liczy, dziewczynki się fajnie bawiły, bo mogły się zapoznać z wszystkimi literami. Można robić duże litery i też małe na przykład. Też, i jak mówię, też chowaliśmy, potem dziewczynki chowały te serduszka po całym domu. Bawiliśmy się, że gorąco, zimno i tak dalej, i tak dalej. I jak mówię, naprawdę super zabawa. Dziewczynki się fajnie bawiły, zajęło to trochę czasu, ale taka rodzinna, interaktywna zabawa zawsze jest u nas w domu na plusie, to też polecam taką zabawę. Jakbyście to zrobili i wykorzystali, to pamiętajcie, wstawiajcie na Instagramie, na TikToku i tagujcie mnie, bo uwielbiam widzieć, jak wy też korzystacie z tych moich pomysłów i daje to mi więcej inspiracji, żeby wymyślać też więcej. Dobra, kochani, mam nadzieję, że ten filmik wam się podoba. Jak macie jakieś patenty na grypy, na choroby, to dajcie znać w komentarzach poniżej. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. No jak zawsze, Matylda i ja, i Emma, i Baby Gabi, i Joan życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!